Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam was serdecznie, moi widzowie. Zapraszam was na wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy, bo pokażę wam swój pokój. Swój pokój, swoje biuro, swoje miejsce, gdzie spędzam swój prywatny, wolny czas, w którym to właśnie poświęcam czas na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, granie w gry i produkcja filmów na mój własny kanał na YouTubie. Zobaczycie po prostu, jak to moje biuro wygląda. Nie pokażę wam mojego całego domu, bo to moja rzecz prywatna i zgody wszystkich domowników nie dostałem, a jak kobieta mówi, że nie, to znaczy, że po prostu nie. I nieważne, jakbyśmy chcieli, to i tak będzie, słuchajcie, nie. A więc pokażę wam tylko i wyłącznie to, co pokazać mogę, natomiast mam nadzieję, że ten filmik wam się w miarę spodoba i tutaj mniej więcej osoby zainteresowane tym, jak wygląda moje miejsce pracy, zostaną po prostu, ja powiem, zadowoleni i prośbę taką spełniam, słuchajcie, bo też dostaję czasami wiadomości, żebyś nagrał jakiś fajny filmik, jak pracujesz, jaki masz sprzęt i tak dalej, a więc to właśnie, słuchajcie, teraz czynię i zapraszam was na króciutki filmik pokazujący, gdzie spędzam swój czas wolny, ewentualnie czas pracy, tak? Bo prowadzenie kanału to też jest, słuchajcie, praca i to dość ciężka i pochłaniająca naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. A więc serdecznie was zapraszam i do zobaczenia na moim kanale, na kanale Mad Max. Pozdrawiam serdecznie. No i witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, na sam początek pokażę wam mój taras. Mój taras to tak naprawdę taka moja oaza spokoju, gdzie mogę sobie usiąść, słuchajcie, zapalić, popatrzeć, odpocząć, wypocząć, pomyśleć, przemyśleć, pomarzyć. No i tyle. Tutaj nie ma nic, słuchajcie, specjalnego, oprócz tego, że jest wygodnie. Są bardzo ładne, uspokajające widoki. To tutaj nic takiego szczególnego nie ma. Każdy chyba ma taki swoje miejsce na przemyślenia. Taki spokój. Ja go mam właśnie tutaj. No właśnie, słuchajcie. Ja niestety palę jako jedyny domownik tego domu. A więc palę w samotności. Co zrobić? Ale przynajmniej, słuchajcie, nikt do mnie nie przychodzi, głowy mi nie zawraca. Jak widzicie, dość długo siedzę i rozkminiam. A już teraz, słuchajcie, moje miejsce pracy i rozrywki, tak naprawdę miejsce, w którym przebywam najdłużej, jeżeli oczywiście chodzi o czas wolny dla siebie, bo takowego mam coraz mniej, niestety. Słuchajcie, jak sami widzicie, film zrobiony w formacie takiej starej kliszy, no ale dobrze, chcecie przejść może do rzeczy, tutaj macie taką moją mini kolekcję gier, reszta pudełek jest na strychu, a jeszcze inne, wiecie, no, są na różnych platformach, a więc jak Steam, Origin Galaxy, GOG Galaxy albo też Uplay. Słuchajcie, kocham zegarki, mam do nich jakąś taką słabość.
teraz mój ostatni właśnie nabytek, diesel. Może nie nabytek, a prezent od mojej narzeczonej. No a tak poza tym, to sami widzicie, o, jak mam. Monitor, kamera, mikrofon, myszka, głośniki, komputer, klawiatura, słuchawki, no i zajebiście mega wygodny fotel. Słuchajcie, mam nadzieję, że mój filmik się w miarę podoba. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę. Jeśli tak, to i również zasubskrybuj. A jeśli chciałbyś tam temat mojego sprzętu i tego filmiku pogadać, to pisz w komentarze, na co serdecznie, słuchajcie, zapraszam. Ja tutaj oczywiście jestem w trakcie też robienia filmiku dotyczącego mojego sprzętu, stricte już takich spraw technicznych. Dokładnie wam pokazać, co mam, no bo już niebawem, za jakieś 2 miesiące, 3, komputer całkowicie będzie wymieniany na nowy, ale o tym również na moim kanale w późniejszym, słuchajcie, czasie. Tutaj słuchajcie, jeszcze na sam koniec taki mój widok z okna, jaki mam. Z okna oczywiście mojego pokoiku. Nie ukrywam, że widok jest po prostu dla mnie fantastyczny. W ogóle ta okolica jest fantastyczna. Potrzebowałem, słuchajcie, jakieś 5-6 miesięcy, żeby się do tego przyzwyczaić. Ja oczywiście pochodzę z dużych miast i ciężko jest się przystosować do mniejszych miejscowości. I podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, natomiast już po pół roku muszę stwierdzić, że zalet jest coraz więcej. Choć oczywiście wady też są, ale to i tak samo się też tyczy mieszkania w dużych miastach, więc to zupełnie jest bez znaczenia. Na sam koniec chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że jesteście razem ze mną, że lajkujecie, oglądacie, subskrybujecie. A więc musi się wam podobać moja tam jakaś twórczość, a więc serdecznie zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania, subskrybowania. No i widzimy się na moim kanale, słuchajcie. Dzięki wam wielkie jeszcze raz. Mam nadzieję, że filmik się wam choć troszeczkę podobał. To taka moja totalnie inwencja twórcza, 12 godzin spędzone przed kompem. Ale lubię to robić i będę robił. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale. Pa, pa!